najbardziej sumiennie i rzetelnie i dokumentalnie zrobiony dokument stał się dla mnie równocześnie impulsem do refleksji, że czuję się bezradny wobec materii dokumentalnej. Dlatego, że ona ze swej definicji powinna być w moim odczuciu obiektywną prawdą. Tymczasem jest nieuchronną kreacją, ciągłym wyborem i ciągłym kompromisem. Wtedy ten kompromis był szczególnie duży, dlatego że operowaliśmy niesłychanie niemobilnymi, nieruchawymi, ciężkimi kamerami. Taśma, jak zresztą i dzisiaj, była największym dobrem. Więc miałem poczucie, że mimo całego znoju, prawdziwa rzeczywistość przepływa gdzieś obok. I dlatego pomyślałem, że i być może to był punkt zwrotny, który zakończył się drogą do fabuły, czy już drogą przez fabułę, definitywnie. Mianowicie zwrotku kreacji. Pomyślałem, że o wiele prościej, że mieć wiedzę na jakiś temat i precyzyjnie to napisać i precyzyjnie zainscenizować, wyrecytować, wyreżyserować i przedstawić. Ktoś chciałby mieć w życiu same przyjemności. Same sukcesy. Chciałbym mieć wszystko od razu. Przyczyny narkomanii wzięły się z broszury pod tytułem Przyczyny narkomanii. Dobór wiekowy aktorów w cudzysłowie, bo to wszystko amatorzy, przebiegał według rozkładu statystycznego wieku, w jakim ludzie sięgają po narkotyki. Ktoś jest zdenerwowany. Za bardzo się wszystkim przejmuje. Napięty wewnętrznie. Jeśli chodzi o to, co mówią, zrobić wyciąg z tej broszury, który by był istotą sprawy. Nauczyć ich tych kwestii i poprosić o wyrecytowanie, wyreżyserowanie tego. Również obraz jest jawnie niedokumentalny, jest typowo kreacyjny. Myśmy to kręcili w kościołach, w przejściach podziemnych, polewanych wodą, specjalnie pasmowo oświetlanych. Właściwie tam ma miejsce moja pierwsza współpraca z późniejszym operatorem trzech filmów fabularnych, moich z Jackiem Bławutem, i on zaproponował właśnie kreację. I w zdjęciach, i w ogóle w przedstawieniu sprawy. Na mnie ten film dzisiaj robi wstrząsające wrażenie. Większe niż obserwacyjny dokument Przyszłość. Przyczyny narkomanii poruszają mnie bardziej. Ktoś jest zdenerwowany. Napięty wewnętrznie. Więc bierze środki, które uspokajają. Zmniejszają napięcie. Komuś brakuje energii, więc bierze środki pobudzające. Ktoś nie ma pomysłów twórczych, to bierze środki, które dają wizję, przywidzenia. Ktoś jest nieśmiały, a chce zbliżyć się do ludzi, więc bierze środki, o których jest śmierć. Dlaczego część tych ludzi wpada w nauk? Dużo zależy od przypadku, od mody,
Dużo zależy od tego, jaki człowiek jest. Ktoś zachowuje się inaczej niż inni. Kiedy wzrusza się lub gniewa, cieszy się lub boi, wtedy wszyscy zwracają na niego uwagę. Jest obojętny wtedy, kiedy inni się przejmują. Tak samo reaguje na sprawy ważne i nieważne. Ktoś nie umie panować nad sobą. Ktoś chciałby mieć w życiu same przyjemności. Same sukcesy. Chciałbym mieć wszystko od razu. Ktoś jest przewrażliwiony. Za bardzo się wszystkim przejmuje. Jeśli nie może czegoś mieć, to wpada w przygnębienie. Złości się. Zniechęca. Mówimy o takich ludziach, że są słabi. Łatwiej wpaść na ogół w okresie dojrzewania. Zmienia się charakter. Człowiek sprawia wrażenie, jakby zdziecinniał. Zdurniał. A człowiek zamyka się w sobie. Odpowiada porywczo. Bez namysłu. Ma przeżycia erotyczne. Ale kryje się z tym. Już nie wystarcza miłość do rodziców. Jest nieśmiały. Źle idzie w szkole. W domu zatargi za ojcem, szarpanina z matką. Rodzice kłócą się, rozwodzą. Prawią dziecku morały. Sami postępują w życiu tchórzliwie. Służalczo. Starają się przemawiać kulturalnie. Ale człowiek wyczuwa, że działa im na nerwy. Że go nie lubią. Poniżają człowieka. A potem uszczęśliwiają go napadami czułości. Mówią,
mówią dziecku, że jest niewdzięczne. Ktoś uważa, że jest brzydki. Śmieszny. Komuś nie wiedzie się w miłości. Komuś nie udaje się w sprawach seksu. Jeżeli człowiek słaby wewnętrznie, to go upokarza. Jeżeli człowiek słaby wewnętrznie lub bardzo młody przeżywa jakieś niepowodzenie, to jest w niebezpieczeństwie. Rozstraja go napięcie psychiczne. Jest przygnębiony. Boi się. Jeżeli atmosfera społeczna jest dobra, boi się. Nie może dać sobie rady ze swoim cierpieniem. Jeżeli nastrój społeczeństwa jest zły, dlatego odurza się różnymi środkami. To człowiek czuje się źle. W ten sposób ucieka od świata, który jest beznadziejny i groźny. Społeczeństwo wtrąca się w sprawy człowieka. Brutalnie ogranicza jego prawa. Wciąż czegoś zabrania. Do czegoś zmusza. Człowiek walczy przeciwko innym ludziom. Jeśli wygrywa, to kosztem napięcia i zagrożeń. Jeśli przegrywa, młodzież broni się. Przed przyrównywaniem jej do świata dorosłych. Przeciwko ich moralności. Państwo ocenia wartość człowieka na tyle, na ile jest on przydatny dla produkcji. I dla ustroju.
Młodzież długo nie produkuje i nie umacnia ustroju. Bo się uczy. Mówi się młodzieży, że jest przyszłością narodu. Mówi się młodzieży, że jest przyszłością narodu. To znaczy, że będzie ważna, kiedy już nie będzie młodzieżą. Kiedy już nie będzie młodzieżą.